Powstała z początkiem lipca tego roku i choć jeszcze nie każdy o niej wie, to na wielu z nas spoczywa obowiązek, by się w niej znaleźć. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to ogólnopolska baza zawierająca informacje, które mają pomóc w szybszej i skuteczniejszej walce ze smogiem. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest krajową bazą informacji o rodzaju ogrzewania poszczególnych budynków. Dzięki tej bazie będziemy mieć szczegółowe informacje o tym, jakie są źródła niskiej emisji, ile jeszcze pozostało kotłów niespełniających wymagań uchwał antysmogowych, które powinny być wymienione i jakie należałoby zalokować, przygotować środki finansowe, żeby pomóc mieszkańcom w wymianie tych źródeł. Ewidencja zaczęła funkcjonować dopiero od czerwca tego roku, więc nie ma jeszcze dokładnych informacji, ile tych kotłów pozostało jeszcze do wymiany. Dlatego jakby tak ważne jest, żeby te informacje zostały przesłane i złożone do tej bazy jak najszybciej. Dzięki temu będą pierwsze informacje o skali zjawiska, ile mamy kotłów pozaklasowych, które kotły powinny być wymienione w pierwszej kolejności i gdzie należałoby to w pierwszej kolejności przygotować wsparcie dla osób, które powinny dokonać wymiany. Inspiracją do utworzenia bazy była już wcześniej prowadzona na terenie Małopolski od 2017 roku inwentaryzacja palenisk. Teraz podobne rozwiązania mają zostać wykorzystane na terenie całego kraju. Warto pamiętać o tym, że wpis do ewidencji to nie tylko dobra wola, ale także obowiązek. Właściwie każdy Polak ma obowiązek dać informacje do tej bazy, jakiego pieca, jakiej klasy używa w swoim gospodarstwie domowym. Czyli jest to ustawowy po prostu obowiązek i do tej bazy należy się wpisać. Możemy się wpisać przez system elektroniczny za pomocą systemu ePUAP, a także w formie papierowej do właściwego urzędu miejskiego na terenie gminy, w której znajduje się dany budynek. Właściciele lub zarządcy budynków na zgłoszenie się do ewidencji mają czas do końca czerwca 2022 roku. W przypadku nowo powstałych urządzeń grzewczych termin ten jest zdecydowanie krótszy i wynosi 14 dni od uruchomienia źródła ciepła. Unikanie obowiązku rejestracji w ewidencji może zakończyć się nałożeniem grzywny w wysokości 500 zł.